Gdzie szukać informacji na temat Formuły 1? No cóż, każdy ma swoje osobiste preferencje. Ja podzielę się z Wami swoimi. Zacznijmy może od oficjalnej strony Formuły 1. Aha, jeszcze na początek taka krótka uwaga techniczna. Pod spodem w opisie znajdziecie wszystkie linki do serwisów, które omawiałem. No to cóż, wracając do oficjalnego serwisu. Sporo się zmienia w tym roku, są zauważalne zmiany, jeżeli chodzi o prowadzenie oficjalnej strony Formuły 1. Szczególnie polecam zakładkę wideo. Znajdziecie tam dość obszerne materiały, jak Paddock Pass, który dość dokładnie zbiera informacje wszystkich kierowców po sesji kwalifikacyjnej czy po wyścigu, ale mamy też tę garść informacji technicznych. Ogólnie no, zaczynamy od Formuły 1. Kolejnym anglojęzycznym serwisem, trochę mniej powiedzmy oficjalnym, przez to i są mniej sprawdzone, żeby nie powiedzieć plotkarskie informacje, to jest F1 Today. To jest trochę taki zbiornik różnego rodzaju informacji z całego świata, z innych mediów. Ja tam regularnie zaglądam, także polecam. Jeżeli chodzi o polskojęzyczne źródła informacji, no to przede wszystkim Eleven F1 i transmisje z wyścigów, sesji kwalifikacyjnych, treningów, jak również magazyn Eleven F1. Trochę mniej, jeżeli chodzi o same informacje, albo inaczej, bardziej techniczne informacje znajdziecie w GP Confidential. No i cóż, jeżeli mówimy o polskich serwisach, ciężko nie wspomnieć o Robercie Kubicy i jednej stronie, którą właściwie odwiedzam, jedyna polska strona, którą regularnie odwiedzam, to jest Powrót Roberta, blog. Bardzo fajnie prowadzony, bardzo dużo informacji na temat Kubicy, na temat jego wypowiedzi, na temat wypowiedzi o nim, innych ludzi. Jeżeli Robert Kubica przeprowadzi przez jezdnię staruszkę, na pewno znajdziecie tam informacje. Dużym plusem tego bloga jest społeczność, która się wokół niego wytworzyła, która pozwala w bardzo szybki sposób uzyskać informacje. Jeżeli coś Was nurtuje, jeżeli chodzi o karierę Roberta Kubicy, śmiało możecie tam się udać i pisać w komentarzach, że czegoś nie wiecie. Gwarantuję, że w przeciągu 10-15 minut poznacie odpowiedź, dostaniecie odpowiedź. To są, uważam, że te cztery, powiedzmy, źródła są zupełnie wystarczające, jeżeli chodzi o zebranie sobie pewnego obrazu Formuły 1, jak wygląda sytuacja obecna. Oczywiście trzeba to uzupełnić o media społecznościowe. O tym, kogo śledzić, to opowiem w osobnym klipie. Link do niego też znajdziecie w opisie pod spodem. Warto też wspomnieć o trzech serwisach, na które często kierują, czy to media społecznościowe, czy konkretni ludzie, czy też inne serwisy, o których wspomniałem powyżej. Są to strony Autosportu, autosport.com, łamane na F1, i Sky Sports. To jest też dość ciekawe źródło informacji, aczkolwiek no, ja tam nie zaglądam, chyba że jestem przekierowany. I GP Fans, często tam też są dość ekskluzywne informacje. Nie zdziwcie się, jeżeli będzie tam dużo Red Bulla i Maxa Verstappena. Jest to holenderski serwis. Część nawet informacji jest w tym języku, tam holenderskim czy niderlandzkim, także nie zdziwcie się. No i cóż, no i media społecznościowe, Facebook, Twitter, Instagram, ale o tym w osobnym filmie, tak jak mówiłem, to wszystko. Także cóż, jeżeli byłyby jakieś pytania, to zachęcam do dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam tymczasem.